A więc cóż, witajcie ponownie. Z tej strony Starkey. I nagramy w Dunsterf Shipwrecked. Prawdopodobnie jest to nasze ostatnie spotkanie z Woodim, patrząc na to, w jakim stanie się znajdujemy. Ale cóż... No, nie mnie oceniać, rzecz jasna. Może jeszcze się uda. Chociaż widzicie, psychika nisko. Życie jeszcze niżej. W sumie... Może coś się uda osiągnąć, ale wiecie, no... Ja tam wolę nie... Powiedzmy, nie... Spodziewać się, że nam się uda, ale dobra. Więc w ostatnim odcinku wypłynęliśmy na wielką podróż w poszukiwaniu... No, można powiedzieć, szczęścia. I skończyło się tak, jak się skończyło. Jesteśmy na wyspie, gdzie w sumie prawie nic nie ma. W ogóle jest jakaś różnica? Pewnie, że z tym sprawdzałem i... A, no jest! No cóż, nie wylądowaliśmy na drugim końcu świata, na wyspie, gdzie nie ma niczego. My też niczego nie mamy, tak całkowicie szczerze. Poza tą łódką, której tak już lada moment się zatonie. Chociaż powiem szczerze, jej prędkość jeszcze daje mi jakąś przewagę nad falami. O, kwiatek. Dlatego też zrozumcie, że no, nie chcę jej zmieniać. Nieważne jak byłaby podniszczona i w ogóle, no, bezpieczniej jednak byłoby podróżować nią niż tratwą, która ma niewiele więcej wytrzymałości. I mówi, że można się jeszcze uda przetrwać. No więc cóż, jak widać, kwiatów jest dużo. Nawet trochę żywności mamy. Może, kto wie. Nawet wrócimy z tej wyprawy zwycięsko do naszej bazy. I tak swoją drogą, jeszcze póki jestem, ostatnio znalazłem tutaj taką wyspę. Nie jest może idealna, ale ogólnie założymy tu kiedyś drugą bazę. Na wypadek, gdyby było to konieczne. O, czyli są też takie małe lasy. Chyba to były lasy namornowe, czy coś takiego? Nie, nieistotne. Nie, mnie nie pytajcie, nie słuchajcie, bo ja mówię głupoty. No ale dobra. Więc mały zapas uzupełniony. Na nowy wianek materiały są. Trochę batatów, czy inaczej mówiąc, słodkich ziemniaków. No i łódeczka, która lada moment może się rozpaść na liść na falach. Dlatego też, jak mówiłem chyba w poprzednim odcinku, tak teraz też powtórzę. Sprawdzajcie karty. Jeśli w kartach macie ankietę, jaka postać następna, oznacza to, że no, Woody zginął i możecie się to dowiedzieć trochę przedwcześnie, dlatego też lepiej sprawdzić po odcinku, jak już wiecie wszystko. O, rafy koralowe, nieźle. No ale nieważne, sprawdzajcie kiedy chcecie, ja wam nie będę bronił, no ale i właśnie. Wracając, oznacza to, że Woody zginął, nie mamy nowej postaci żadnej, ani nic. I z tego też powodu, no, trzeba cokolwiek innego wymyślić. Uuu, wielkie fale. Znowu delfinek. Kolejna wyspa. Czy dalszy ciąg tej samej? Bardzo znalazłem tutaj miejsce dosłownie idealne na założenie takiej pseudo bazy. Wiecie co? Aż pójdę i sprawdzę. A znalazłem wielką wyspę, która nawet nie złapałaby na taką bazę, no, taką ostateczną, gdzie jest dużo miejsca, żeby uciekać przed wszystkim i w ogóle. Tak, tutaj postawić po prostu tratwę, mamy przepływy, tutaj kolejna wysepka. Nieźle. Jak nic, będę musiał spróbować sobie kiedyś tutaj jeszcze raz przepłynąć i naprawdę założyć taki system baz zapasowych. Najłatwiej mówiąc, czym najłatwiej, chyba raczej najprościej, no ale jak sami wiecie, zapewnie ja już gadam głupoty, bez sensu i w ogóle. O, naprawdę duże te fale. Normalnie rzekłbym, że to podchodzi już pod tsunami. No i oczywiście wodorosty, na które ja zwykłem mówić wodne chwasty. Na razie muszę przyznać, że jest dosyć spokojnie, dobrze, jak nam mówię. Przecież to może być zasługa tego, że w sumie płynę z falami, a nie pod fal. I kolejne rafy, nieźle. Przynajmniej mam już pewność, że jeśli trzeba było, to jestem gotów nawet na to, żeby odtrutkę przygotować. Więc no. To jeszcze bym mógł wam takiego przekazać, zanim zacząłem tak mówić o wszystkim i o niczym. No cóż, następne odcinki z Dunsterfa. Nie wiem ile ich tam będzie, ale parę ich będzie na pewno. Będą nagrywane w serii. Jeśli oczywiście nie w tym odcinku nie zginę, będę nagrał je dalej. A, dobra, czyli na duże fale nie wolno w ogóle wpływać. No ale kontynuując, jeśli nie zginę w tym odcinku, to będziemy kontynuować normalnie serię z Dunsterfa i w ogóle.
Nawet jeśli zginę w tym lub jednym z następnych, ankieta będzie, jednak w brakujące dni, gdy miałby wystąpić Don't Starve, no, wstawię coś innego po prostu, gdyż najprościej w świecie czekuje się na spory wyjazd, taki dosyć długi i no nie będę miał czasu na to, żeby nagrywać wszystko na bieżąco, więc no wybaczcie tutaj tego zapasu na odcinku z najnowszym z Darkesta, też o tym będę wspominał i w ogóle. A póki co po prostu płyniemy dalej, no nie. No nie, nie, idź, idź dziadectwo, idź. No, poszło. Nie wiem, że cokolwiek mi kiedykolwiek posłucha. Pewnie już ominęło miliony wysp, no ale cóż. Ja nie szukam wysp od tak po prostu, tylko czegokolwiek, co dałoby mi jakąś sugestię, co mógłbym zrobić, żeby odblokować nową postać. No oczywiście poza przeżyciem. No. Zaraz czas do łóżka. Tak, tak. Co to jest? Jakaś taka duża majtuza. Nie wiem, czy to coś sugeruje, ale... ładne. No i cóż, chyba właśnie za chwilę znajdę jakiś ląd. Albo kolejne rafy koralowe. No nieźle, więcej wodorostów w ogóle. A nie, nie mam miejsca na kilofę, a bym sobie zrobił nawet. Nie, ale dobra, wiecie co, muszę znaleźć ląd, bo zaraz się ściemni i... jeszcze mi... Nie wierzę! Dobra! Wiecie co, wybaczcie. A, że jak? Wow! A, tego, żebym się nie spodziewał. A więc cóż, zmieniłem się w bobra, to spowodowało moje zatunięcie i w ogóle, a jednak żyję dzięki... Tartowi. No, nieźle. Nie będę ukrywał, pierwszy raz się z czymś takim spotkałem. Tak więc, no. O, nieźle. Może jeszcze pożyjemy sobie, szczerze. O, terny bagniste. Nieźle. O, nie! Idź, idź, Jadis! Idź, 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 idź! Idź, co? Nie, 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 nie! 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 No cóż, to było szybkie. No cóż, no, patrzcie, że tak mało, ale no. Tego, żebym się nie spodziewał, także no. Chyba nawet już po długości tego odcinka wszyscy się zorientują, co się stało. I cóż. Po prostu, no jak mówię, do zobaczenia w następnych odcinkach z Darkest Dungeon i jakiejś innej gry, która wejdzie na miejsce Darkesta, gdyż... Jakiego Darkesta? Właśnie na miejsce Shipwrecka, gdyż nie mam czasu czekać na wasze opinie i w ogóle, gdyż muszę nagrać jeszcze sporo odcinków. No także po prostu głosujcie na postać, którą tam chcecie. Dam wam oczywiście w ankiecie te, które jakkolwiek mogą być. Czytajcie wszystkie. Zresztą sami widzicie, co tam macie. No i po prostu do zobaczenia już w następnych odcinkach, jak się powtarzam. No hej, po prostu. Nie no, to już naprawdę była przesada.